Bardzo serdecznie witamy ojca dyrektora i założyciela Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka. Proszę ojca, batalia o telewizję Trwam de facto wciąż trwa. To znaczy, słucham posłów, senatorów. No jedno, nie każdy sam oceni. Czy jest wolność? Czy jest wolność słowa? Czy jest wolność? Zamyka się usta posłom, senatorom. Z pani poseł Sobeckiej wyśmiewa się, że chce wystąpić w telewizji Trwam. Każda telewizja może to transmitować. To dlaczego nie transmitują? To mamy wyrzucić telewizję Trwam, żeby jakoś spełnić życzenia przewodniczącej? Dzisiaj PO, to widzimy, to stara matka PZPR. Przecież trzeba pamiętać, że przewodnicząca jest urlopowaną pracownicą Gazety Wyborczej, a kiedyś była redaktorem Trybuny Ludu. No i także nic się nie zmienia i trzeba pamiętać, ja bym radził wszystkim mieć dobrą pamięć, nie żeby jakoś odwet był, tylko patrzeć, czy się zmienili. Czy się naprawdę zmienili, czy służą Polsce i tak. No jeden kanał dla katolików. I mówi pan Fedorowicz, ja też jestem katolikiem, ale zapytałbym, ale jak głosuję? Czy tak jak katolik? Prawda? Mówią, że to jest Rzeczpospolita, majestat Rzeczpospolitej, mówi a nie prezydenta urzędnik. Prawda? No też popatrzmy, jak prezydent za czym jest? Czy jest za życiem, czy jest za rodziną, czy jest za in vitro, bo jest, prawda? Za związkami partnerskimi. Partnerskie to jest orwellowska mowa, bo to jest wiadomo, że tu nie chodzi o partnerstwo, tylko chodzi o homoseksualizm, żeby lansować na siłę. No i gdzie? Albo dyskredytowanie, że organizacja niemiecka. To jest organizacja uczonych z różnych krajów. A że Kościół niemiecki potrafi jakoś zorganizować to Bogu dzięki, ale to jest Kościół powszechny. To jest organizacja pomoc Kościołowi na wschodzie, a Niemcy najwięcej pomagają, właśnie katolicy niemieccy. A to takie, czy pytam się, czy w takim razie przewodniczący Krajowa Rady nie jest ksenofobem, prawda? I mówi, że Unia Europejska też się tym interesuje. My wiemy, co Unia Europejska. Unia Europejska jakie chce u nas wprowadzić standardy właśnie antykatolickie, jeżeli chodzi o rodzinę chociażby, o wychowanie dzieci. Widzimy, co się dzieje, także to jest jasne. I radziłbym wszystkim dobrą pamięć mieć i wyciągać wnioski, rozmawiać ze sobą. I nie sugerować. Ja mówię, panie przewodniczący, to jest pracownik Gazety Wyborczej. A propos Gazety Wyborczej, radzę przeczytać książkę doktora, znaczy pana redaktora Dmochowskiego, Artura, Kościół Wyborczej, największa operacja resortowych dzieci. I tak popatrzmy. Jeden kanał dla katolików. Po takich bólach jeszcze to ojciec tam był chyba współwinny temu, no to może w takim razie 50, prawda? Zamówienie prawdy. Tak, relacjonowaliśmy wydarzenia z Marszu Niepodległości. Ale gratulacje, że prawda. Jest bardzo wielu redaktorów, tak jak bardzo wielu wykształconych ludzi, którzy są tchórzliwi. Nie mówią prawdy, nie mają odwagi, także ojcu tylko gratulacje. Ojciec bardzo kulturalnie postąpił i pan doktor Kawęcki, bardzo kulturalnie. No co, nie wolno powiedzieć, że to nienormalne? A gdzie mają, nawet pozwolenia nie mają na budowę podobno tego, na stałą budowę. No i to też katoliczka robi z Ducha Świętego, odnowa w Duchu Świętym. Ludzie, ewangelizacja, demaskowanie zła to jest też ewangelizacja. Nazywać sprawy, jak one są, a nie, prawda, i pamiętać, mieć dobrą pamięć i patrzeć po owocach, ich poznać. Dobre drzewo rodzi dobre owoce i widzimy, a to ugrupowanie, które tak przegłosowuje, to popatrzcie, jaka korupcja, ile kosztuje kilometr autostrady. Tyle płacili za ten podobny do autostrady, tak? Płacili więc mniej niż wszystkie, chcieli sprzedać sanatoria bardzo cenne.
No, także dziękuję, Ojcze, nic, trzymajmy się, alleluja i do przodu i nie dawać się złu. Tylko my nie chcemy żadnego odwetu, ale to jest, mówią, że jest wolność słowa. Widzieliśmy, że jak co wyprawiają, któraś już komisja i tak zrobione jest, żeby nie było jej. Spóźnili się, bo byli na innej komisji i wcześniej skróci, bo głosowanie, ale opłatkiem się łamali. Czy co to jest ten opłatek? Boże Narodzenie? Przed chwilą łamali się opłatkiem w Sejmie, prawda? I idzie w teren, jacy to pobożni, bo jeszcze duchowny wysokiego stopnia jest z nimi. No duchowny przychodzi, bo to duchowny idzie do grzeszników, ale tak. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Alleluja. I do przodu i Bożego błogosławieństwa. Pokażcie tych, co zdjęcia robią cały czas i oni z tego żyją, prawda? Dziękujemy serdecznie.